Kościół świętego Maurycego na stałe wpisał się w dzieje miasta. Wielokrotnie burzony, odbudowywany, rekonstruowany. Otoczenie wokół niego również się zmieniało, ale mimo upływu ponad 800 lat dalej jest żywym pomnikiem historii miasta. Historia tego kościoła sięga XIII wieku i związana jest z tkaczami wallońskimi, osadnikami, którzy przybyli na te tereny. I w 1220 roku sprowadzają relikwie świętego Maurycego, budują drewniany kościół. Na owe czasy w średniowiecznej Polsce był to drugi kościół pod takim wezwaniem. Nie ma się co dziwić, dlaczego wybrali czarnoskórego męczennika świętego z pofarbowaną twarzą, ponieważ był on patronem tkaczy. W 1245 roku na skutek najazdu Tatarów na Wrocław kościół ulega zniszczeniu. Następnie zostaje odbudowany, już murowany w stylu gotyckim. Kolejne lata, kolejne wieki przynoszą kolejne odbudowy, rekonstrukcje i tak w XVIII i pod koniec XIX wieku kościół przybiera szatę barokową, neobarokową i w takim kształcie i takiej konstrukcji jest aż do dzisiaj. W czasie II wojny światowej dzielnie się bronił. Niestety w trakcie nalotu wielkanocnego, tak zwanego nalotu wielkanocnego, Wielką Sobotę w 1945 roku ulega poważnym uszkodzeniom. Szacuje się, że jego zniszczenia sięgają 60%. Zniszczeniu ulega wieża zegarowa, stopił się zabytkowy XVII-wieczny dzwon, zniszczone zostały organy, liczne wyposażenie. Katastrofa jest tak poważna, że kościół po II wojnie światowej przestał być kościołem parafialnym, a jego funkcję przejął kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. I właśnie tam 8 maja 1945 roku została odprawiona pierwsza powojenna msza, której przewodził ksiądz Paul Peikert. Paul Peikert. Kronika Dni Oblężenia. Czwartek, 22 lutego 1945 roku. Kościelny donosi mi o ohydnym wandalizmie na naszym starym cmentarzu świętego Maurycego. Zburzono ogrodzenie. Kamieni z nagrobków i grobowców użyto do budowy barykad. Wspaniałe, artystycznie wykonane grobowce na skrajach cmentarza, których piękno znane było całemu miastu, zostały zburzone. Ksiądz Paul Peikert to ważna postać w historii tego kościoła. Był proboszczem od 1932 do 1946 roku. Najbardziej znany jest jako autor Kroniki Dni Oblężenia Wrocławia, 22 stycznia, 6 maja 1945 rok. Książka ta jest żywym, przejmującym przykładem i dramatycznym świadectwem życia codziennego w oblężonym mieście. Teren wokół kościoła ogrodzony murem przez wiele wieków, aż do 1862 roku, był wykorzystywany jako cmentarz. Powrócono do tej pierwotnej funkcji w czasie oblężenia Festung Breslau w 1945 roku i grzebano tutaj zarówno ofiary cywilne, jak i wojskowe. Świadectwem i świadkiem po dawnym cmentarzu są licznie zgromadzone płyty nagrobne i epitafia. Wśród tych najciekawszych warto wymienić tutaj symboliczny nagrobek ważnej postaci z dziejów historii Polski, Jakuba Psarskiego. To poseł na Sejm czteroletni, ale także organizator insurekcji kościuszkowskiej na ziemi wieluńskiej, za co został po upadku powstania aresztowany i osadzony w więzieniu we Wrocławiu, a później w Twierdzy Kłodzkiej. W murach kościoła zostały pochowane szczątki, a w zasadzie palec hrabiego Aleksandra Fredry. Mamy we Wrocławiu liczne pamiątki po tym wielkim pisarzu, jak chociażby pomnik na rynku wrocławskim, czy sam Fredro stał się patronem liceum ogólnokształcącego jednej z ulic we Wrocławiu. No ale skąd palec? Otóż znany fredrolog, profesor Bogusław Zakrzewski, udał się w latach 70. do miejscowości Rudki, niedaleko Lwowa, do kościoła parafialnego, czyli miejsce spoczynku i miejsce majątku rodziny Fredrych. Podczas zwiedzania kościoła jeden z przewodników wdał się z nim w dyskusję. Następnie udał się w podziemia kościoła, gdzie spoczywały zmumifikowane
zwłoki Fredry i przyniósł mu coś na pamiątkę zawinięte w chusteczkę. Włożył do kieszeni płaszcza i oddalił się. Profesor przekonał się dopiero na granicy, co dostał na pamiątkę. Podczas rewizji osobistej celnik wyjął zawiniątko z kieszeni płaszcza profesora i rozwinął go na jego oczach. Obaj wpadli w zdumienie, ponieważ okazało się, że był tam palec nieboszczyka, hrabiego Aleksandra Fredry. Profesor mimo tego szokującego odkrycia nie dał się wyprowadzić z równowagi i powiedział po głębokim namyśle, że to jest pamiątka po jego babci ze Lwowa i zabiera ją ze sobą. Dzięki temu udało się ocalić tą cenną zdobycz, ale także licznie zgromadzone dokumenty. Przez wiele lat palec spoczywał w sejfie w mieszkaniu profesora, no jednak pod koniec lat 80. zdecydował się znaleźć mu godne miejsce. Skontaktował się z ówczesnym proboszczem parafii świętego Maurycego. Wydrążono w murze szczelinę, gdzie do miedzianego pudełka wyścielonego czerwonym aksamitem złożono uroczyście palec i przykryto go marmurową tablicą z napisem pamięci Aleksandra Fredry. Ten niewielki kościół świętego Maurycego położony na Przedmieściu Ławskim przy ulicy Trauguta był świadkiem burzliwych dziejów miasta i historii Polski. W jego murach skrywa się niesamowita historia.